byliśmy w kościele, z kościołem w Wiśle i miałem rękę w gipsie. I po prostu mieszkałem z pani Radneczką, gdzie on jest? Dobra, nieważne. Byłem w pokoju z Kamilem Mleczko i po prostu on mnie, tak jakby, bo nie dałem rady sam, pomógł mi brać prysznic. Kompon, znaczy pomagał mi, tak? Bo miałem rękę w gipsie. Ja już taki sfrustrowany byłem tą sytuacją, powoli. I na następny dzień wstałem i powiedziałem, Boże, ja nie chcę tego gipsu mieć. No i schodząc na śniadanie, czy tam na obiad, już nie pamiętam, spotkałem Aleksandrę Gacie i powiedziałem, żeby mi to zjadł. Poszłem do pani do recepcji, wziąłem takie bardzo wielkie nożyczki. Ona się pyta, do czego ci te nożyczki? Ja mówię, że będę zdejmował gips. Ona takie oczy na mnie wybałuszone zrobiła. Ale jak to? Ja mówię, no bo Bóg jest i tam jej mówię świadectwo, że po prostu będę zdejmował gips. No i poszłem do pokoju, Kamil tam zaczął mi ciąć ten gips, zaczął mi gips ciąć, tam do połowy mi obciął i powiedział, że on jest głodny i idzie. Idzie! Idzie na śniadanie. Ja już nie chciałem mieć tego gipsu, chciałem jak najszybciej się go pozbyć. I on mi, ja z tym gipsem idę do połowy, już rozdarty i spotykam Olę na korytarzu. I mówię, Ola, weź mi obetnij do końca ten gips, bo jest kosio, muszę go wyrzucić. No i ona mówi, że żeby tylko nie było na mnie. Ja mówię, okej, nie? Nie będzie na ciebie, wszystko biorę na siebie. I tak chyba ze dwa dni z tą ręką chodziłem o tak jak flak, nie? I robiłem tą ręką różne rzeczy. I jak wstałem rano trzeciego dnia, to już ta ręka była normalna. Już ta ręka była normalna. I miałem, bo wywaliłem się na skuterze i babce zrobiłem dziurę po prostu w samochodzie taką dużą. Jak jechałem wtedy na grupkę do pewnej osoby. Nie pamiętam jej imienia, bo jej nie było kościoła. Ważne, że ja tu jestem i Bóg pozdrawia. I chciałem ci powiedzieć, nie wiem czy to się nagrywa, ale na pewno się nagrywa. Chciałem ci powiedzieć, że Bóg uzdrawia i Bóg cię uzdrowi, jeżeli tylko będziesz to chciał. Uwierz w to, a tak się stanie. Dziękuję. Amen.